druga część przygód Szalonej Rodzinki i Nie ma mocnych oraz współczesna odsłona pierwszej części Szklanej Pułapki to propozycje, które już dzisiaj wchodzą na ekrany Mysłowickiego Och Kina. Marcin Janota, zapraszam na przegląd kinowy. Wszyscy fani tej znakomitej animacji mogą już zacierać ręce z radości. W rodzinie i Nie ma mocnych przyszła kolej na zmiany. Podczas gdy Helen rozwija swoją karierę zawodową, jej mąż Bob zostaje w domu z dziećmi, realizując się w zaciszu domowych pieleszy. Znania drugiego stopnia to teraz nie tak się robi, tato. Zobacz, jest taka nowa metoda i... Nic mnie nie obchodzą nowe metody. Po co to wszystko zmieniać? To okay, matematyka. Okay, pewne zasady są święte. W całej Lulilandii luli się już lulają. Leżą w łóżeczkach i chrapią jak... Cóż! Ta nowa sytuacja jest trudna dla wszystkich, a pączkujące nadprzyrodzone zdolności małego Jack-Jacka nie czynią jej łatwiejszą. Kiedy kolejny Schwarz charakter planuje genialny i niebezpieczny spisek, cała rodzina i Nie ma mocnych musi ponownie zjednoczyć siły, aby stawić czoła nowemu wyzwaniu. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, nawet dla i Nie ma mocnych. Nie wiem jak wy, ale ja oglądając trailer filmu Drapacz Chmur, dziwnym trafem przypominam sobie postać Johna McClane'a z pierwszej części Szklanej Pułapki. Tym razem jednak Dwayne Johnson wciela się w Willa Forda, weterana wojennego i byłego szefa jednostki FBI do odbijania zakładników. Teraz specjalizuje się w ochronie wieżowców. Okay, don't look down. That was dumb. Podczas misji w Chinach największy, najbezpieczniejszy budynek świata staje w ogniu. Will wrobiony jest w odpowiedzialność za to wydarzenie. Uciekając musi ocalić swoją rodzinę, która wciąż przebywa w budynku. Dla wszystkich fanów dobrego kina akcji myślę, że jest to ciekawa propozycja. Mysłowicki Och Kina nie zapomniał również o kibicach, którzy oglądają Mundial 2018. Dla Was przygotowana jest wyjątkowa propozycja. Już 15 lipca w wygodnym fotelu i na wielkim ekranie będziesz mógł zobaczyć finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Fanów piłki zapraszamy na godzinę 17. I jak zawsze w przeglądzie kinowym mamy dla Was niespodziankę. Kto chciałby już teraz otrzymać jedno podwójne zaproszenie do Och Kina na dowolny film, niech napisze odpowiedź na pytanie: podaj imię i nazwisko aktora grającego postać Johna McClane'a w Szklanej Pułapce. Na Wasze odpowiedzi czekamy pod adresem mailowym konkurs@itvm.pl. To był przegląd kinowy w itvm.pl. Do zobaczenia już za tydzień.